Około 80 km od Frankfurtu, na obrzeżach miasta Cottbus w Branic, znajduje się wspaniały park i pałac. Tworzą piękny kompleks, z całą pewnością wart obejrzenia. To miejsce jest chętnie odwiedzane zarówno przez turystów, jak i mieszkańców Cottbus. Zapewne widzieli Państwo w swoim życiu już bardzo wiele parków, zapoznali się Państwo z historią tych parków. Ja przyprowadziłam Państwa do parku mojego ulubieńca, do parku stworzonego przez księcia Hermana Picklera von Muskau. Park Branic jest ogrodem krajobrazowym, podzielonym na strefy z różnie ukształtowanym terenem. Wewnętrzny park jest położony na powierzchni około 100 hektarów. Książę von Pickler zaprojektował również otaczające park ścieżki, które tworzą zewnętrzny park i zajmują około 600 hektarów. Cały zespół parkowy Branic to niezwykły przykład sztuki ogrodowej Picklera. Zaliczany jest do niej sam pałac, jak i inne obiekty architektoniczne. Znajduje się tu historyczny ogród, kuźnia parkowa, zaprojektowana w stylu orientalnym. Jest tu również tak zwany Torhaus w stylu klasycystycznym. Można więc na całym obszarze zobaczyć przeróżne obiekty, których style Pickler bardzo mieszał, a które w sumie tworzą okazałą i robiącą wrażenie całość. Piramidy ziemne w parku są unikalnym znakiem rozpoznawczym Branic i reminiscencją podróży księcia do krajów Orientu. Piramida usypana na jeziorze jest jednocześnie miejscem pochówku Picklera i jego żony. W centralnej części parku znajduje się pałac, w którym jest muzeum z historycznymi pokojami mieszkalnymi oraz wystawą życia i twórczości artysty. Jest to przykład architektury późnego baroku. Pickler przebudował go według własnych potrzeb, szczególnie jeśli chodzi o wnętrza. Nadał im styl pełen przepychu z wyjątkowymi zdobieniami. W samym pałacu można obejrzeć pomieszczenia, które naprawdę robią wrażenie na turystach. Należą do nich na przykład pokoje w stylu orientalnym, które obrazują podróże Picklera po Oriencie. Cały ciąg pałacowych korytarzy został wykonany w nawiązaniu do tej stylistyki. Było to urządzone kosztownie i z niezwykłym przepychem. Na samą tapetę przywiezioną z podróży i która jest także w stylu orientalnym, wydał bardzo dużo pieniędzy. Obecnie pałac jest restaurowany krok po kroku w oryginalnym stylu picklerowskim. Zespół parkowo-pałacowy chętnie jest odwiedzany przez turystów z Polski. Przyjechaliśmy z Konina dość liczną grupą, a to dlatego, że przepiękne rejony, perła Łużyc i nie da się tego pominąć, jeżeli jest się w Niemczech. Także polecam, zapraszam, nic tylko Branic. W pałacu organizowane są także liczne wystawy. Jedną z nich jest wystawa Czasy Wolnych Panów, prezentująca szlachtę regionu Dolnych Łużyc, historię jej pokoleń, majątków, dworków i folwarków szlacheckich. Można tu poznać historię rodzin, które przez setki lat tworzyły historię tych terenów. Wystawę można oglądać codziennie do końca października tego roku, od godziny 10 do 18. Eksponaty na wystawie mają dwujęzyczne opisy, dlatego serdecznie zapraszamy na nią również turystów z Polski, by poznali historię rodów Dolnych Łużyc.